Kazanie dzisiejsze zatytułowałem Klucz do bram piekieł. Kiedy Chrystus powołuje swój Kościół, to powołuje go, aby rozpraszał ciemności i dzielił się Ewangelią zbawienia. Jesteśmy tym zgromadzeniem, tą eklesją, która wielbi Boga, która czci Boga i dzieli się Jego Słowem. Dzieli się tą dobrą nowiną. Kiedy byśmy popatrzyli w przeszłość i zajrzeli do Księgi Izajasza 12 rozdziału czy Księgi Ezechiela 28 rozdziału, to zobaczymy, że jest tam opisany ktoś, kto stał się Bożym przeciwnikiem. Jest ktoś, kto się zbuntował w niebie i pragnął być jak Bóg i założyć swoje królestwo. Przez co zburzył harmonię, jaka panowała przed samym tronem w niebie. I teraz atakuje i niszczy, burząc harmonię ludu Bożego tutaj na ziemi. Tą eklezję, te święte zgromadzenie, która została wykupiona drogą krwią Jezusa Chrystusa. I chociaż został pokonany, to mimo wszystko pociągnął za sobą trzecią część aniołów. I stosuje te same metody działania, co w niebie, posługując się kłamstwem, oskarżeniami, aby zwodzić. On już inaczej nie potrafi. Pozwolił się porwać tej tajemnicy nieprawości. Dlatego niszczy i atakuje wszystko to, co Bóg stwarza i powołuje do życia. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musi nienawidzieć Boga. A przecież to Bóg go uczynił. To Bóg dał mu życie. To Bóg wyniósł go do godności cheruba, gdzie był przecież nosicielem światła Bożego. Ale przez swój upadek stał się nosicielem światła ciemności. I właśnie ten tekst, który był czytany na wstępie z listu apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział i wiersz 12, gdzie czytamy: gdyż bój toczymy nie z ciałem i krwią, ale z nadziemskimi władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Moi kochani, toczy się bój o każdego człowieka. Toczy się bój tak naprawdę pomiędzy księciem światłości a księciem ciemności. Dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy garniemy się do Jezusa, to diabeł będzie nienawidził nas i w różny sposób atakował, aby odwieść nas, zniechęcić od Chrystusa. Nie bójmy się. Mamy wspaniałą Bożą obietnicę. Obietnicę dotyczącą Kościoła Bożego, tego zgromadzenia ludu Bożego. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale mówi te niesamowite słowa, wierszy 18 i 19. To jest oczywiście pewna metafora, która jest zawarta w tych dwóch wersetach. W ogóle zaczyna to się od tego, kiedy znajdują się w Cezarei Filipowej i Pan Jezus zadaje uczniom pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i oni odpowiadają, jedni za Eliasza, drudzy za Jana Chrzciciela. Pan Jezus zadaje im pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Jak zwykle Piotr się odzywa tutaj i mówi, no tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus teraz te słowa właśnie od wiersza 18 do 19 czytam. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Na tej opoce zbuduję Kościół mój. To jest społeczność jako ciało, jako oblubienica Chrystusa, posiadająca unikalne niebiańskie powołanie, jak i również przeznaczenie.
Te zgromadzenie zbudowane jest na Chrystusie, który jest jego fundamentem i któremu winien jest posłuszeństwo jako głowie Kościoła. Ten Kościół nie zależy od człowieka i nie może być przez człowieka kontrolowany. Chrystus jest tym, który prowadzi ten Kościół, to zgromadzenie, a człowiek jest tylko jego sługą, jego narzędziem. Bramy piekielne, one nie przemogą go. Bramy piekielne mogą przemóc ciebie, mnie, pojedynczą, ale nigdy nie przemogą Kościoła jako całości. Kościół przetrwa wszystkie ataki złego, ostoi się, jest zobrazowany jako Kościół ofensywny i zwycięski. Bramy piekieł. Wiecie, brama w Starym Testamencie była miejscem, gdzie spotykali się starsi na naradę i badano różne sprawy. Ale też funkcją bramy jest zamknięcie czegoś, zabezpieczenie, ograniczenie. Bramy się nie ruszają. Bramy się otwierają lub zamykają. Bramy nie atakują. I Pan Jezus mówi, że one się nie ostoją, one nie przemogą nas. To my mamy je atakować. Więc nie bójmy się, nie chowajmy się, nie uciekajmy, ale po prostu atakujmy. Dlaczego Jezus chce, abyśmy je atakowali? Bo tam znajdują się ludzie, których Jezus kocha. Tam są ludzie, którzy żyją codziennie w piekle. Młodzi ludzie, uzależnieni od narkotyków, od pornografii, uzależnieni od alkoholu. I Pan Jezus chce, aby nic innego, jakbyśmy właśnie poszli, otworzyli te bramy piekieł, otworzyli te możliwości i mogli ich wyciągnąć stamtąd, pokazać im inne życie, inny świat. Że można inaczej żyć w tym świecie. Że można żyć z Bogiem. Nie mówiąc już o starszych, schorowanych, osamotnionych, załamanych, którzy zostali schwytani w pułapkę nędznego życia. I Pan Jezus mówi, ty masz klucze. Nie musisz tych bram burzyć, wysadzać, nie musisz tych bram rozwalać. To ty i ja masz klucze, abyś mógł otworzyć te bramy i wyratować tych ludzi, którzy tam się znajdują. Którzy są i żyją w twoim mieście, w twojej pracy może, tam gdzie przebywasz, tam gdzie jesteś. Ja i ty masz być Bożym narzędziem. I Bóg chce się posłużyć tobą i mnie. I mną. Co jest tym kluczem? Co jest tym kluczem? Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, to w Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa. 11 rozdział i wiersz 52. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie wyszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Biada wam, uczeni, zakonoznawcy, pochwyciliście klucz poznania. A więc, moi drodzy, tym kluczem poznania to jest poznanie Słowa Bożego, to jest Słowo Boże. To jest właśnie Słowo Jezusa Chrystusa. To jest poznanie Boga, poznanie Jego Słowa. Wiecie, ciekawe też w Księdze Malachiasza, w 2 rozdziale, bo tam też jest w wierszu 7, czytamy takie słowa. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania. Gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Jakaż tragedia jest, kiedy ci ludzie, kiedy ci uczeni w piśmie, kiedy ci faryzeusze, zamiast właśnie nauczyć i nauczać lud, sami nie weszli. Sami nie weszli. I nie dali tym, którzy mogli wejść. Bo inaczej nauczali. Jakaż tragedia, jakież nieszczęście. A więc można powiedzieć, że ten klucz ma moc otwierania i zamykania drzwi życia wiecznego. To jest właśnie to Słowo. To są Słowo Boże jest tym kluczem, które otwierają drzwi do sfery wyznania i czynienia innych ludzi uczniami Jezusa. Te same Słowo, które było życiem, które stworzyło i powołało świat, które stało się światłością, a tym Słowem jest Jezus. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.
A w innym miejscu czytamy, a bez Niego nic nie powstało, co powstało, bo w Nim było życie. To Ty i ja otrzymaliśmy Boże poznanie, Boże zrozumienie Jego słowa. I dlatego Jezus nazwał swój Kościół światłością świata. I diabeł chce, aby właśnie ten Kościół nie był tym światłością świata. Diabeł bardzo chce przemóc ten Kościół. Diabeł chce, żeby po prostu stała się ciemność. Ale Ty i ja jesteś światłością świata. Ani diabeł, ani ciemność, ani bramy piekieł nie przemogą go. I dlatego mamy innych obdarzać właśnie tym Bożym Słowem, tą Bożą nadzieją, tym Bożym pokojem. Te klucze nie symbolizują władzy nad innymi ludźmi wierzącymi. One raczej określają autorytatywne nauczanie, które otwiera drzwi do życia wiecznego. One określają warunki, na których ludzie będą zbawieni lub potępieni. Nikt nie jest w stanie otworzyć tego, co Bóg zamknie, ale Bóg jest w stanie otworzyć to, co diabeł zamknął. I dlatego bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Nie musimy się lękać, nie musimy się obawiać. Mamy Bożą obietnicę, że Chrystus będzie z nami aż do końca świata. Że przejdziemy zwycięsko te wydarzenia, że Kościół przejdzie zwycięsko ten kryzys. Jezus przychodzi po swój lud. On nie zapomniał o swoim Kościele, o tym świętym zgromadzeniu. On przyjdzie w najodpowiedniejszej chwili historii tego świata. W Starym Testamencie Bóg daje obietnicę Abrahamowi, że jego potomstwo uda się do Egiptu, aby przeżyć głód. Również okoliczności, które w tamtym czasie były, one nastąpiły, że po prostu był głód. I Abraham musiał udać się do Egiptu. Ale Bóg powiedział, że po 400 latach wyzwoli Izrael swój lud. Wyzwoli Bóg Izrael właśnie z niewoli Egiptu. I kiedy, wiecie, diabeł się dowiedział, że Pan Bóg pośle swojego wyzwoliciela, nie wiedział, kto ma być tym wyzwolicielem, to przez Faraona kazał pozabijać wszystkie dzieci nowonarodzone. Ale Bóg znowu zainterweniował. I ratunek przyszedł z nieba. I Bóg przygotował Mojżeszowi schronienie w samym pałacu Faraona. Jaka cudowna Boża opieka. Jaka cudowna Boża troska. I Mojżesz przeszedł przez to i wyprowadził Izrael. Diabeł dowiedział się z Księgi Izajasza 53 rozdziału, że przyjdzie ktoś większy niż Mesjasz. Że ten będzie miał niesamowitą moc, będzie uzdrawiał chorych, przywracał słuch głuchym, otwierał oczy ślepym, który objawi piękno Bożego charakteru. Diabeł nie chciał, aby ten chłopiec się narodził. Wykorzystał Heroda i w Betlejem kazał pozabijać wszystkich chłopców nowonarodzonych. Ale i w tym przypadku Bóg przygotował drogę ucieczki Józefowi i Marii i udali się do Egiptu. Potem diabeł z Księgi Joela dowiedział się, że tam jest niesamowita Boża obietnica, że Bóg wyleje swojego ducha w czasie końca na swój lud. I diabeł też postanowił, że to pokolenie musi zniszczyć, zanim ono zniszczy jego przez miłość, przez Ewangelię, przez pomoc, przez jedność. Dlatego opanował internet, naukę, i chcąc zniszczyć ludzki umysł, pomieszać prawdę z błędem, aby doprowadzić lud Boży do zguby, ogłupienia i nieporozumień. Jego celem jest, aby lud Boży toczył walki między sobą. Abyśmy między sobą szukali swoich wrogów.
aby nie było jedności, miłości, zrozumienia w Kościele, aby zamknąć możliwość właśnie wylania Ducha Świętego na Boży lud. To, czego najbardziej pragniemy, czego najbardziej oczekujemy. Ale Bóg jest mistrzem w otwieraniu tego, co diabeł próbuje zamknąć. Przypomina mi się historia z drugiej Księgi Królewskiej, 4 rozdziału, gdzie czytamy, że tam pewna wdowa ucznia prorockiego użalała się nad Elizeuszem i mówiła, że przyszedł wierzyciel, aby zabrać jej 2 dzieci, aby stali się jego niewolnikami, ponieważ nie miała czym spłacić zaciągniętego długu. Co ona ma zrobić, aby zapobiec temu? Elizeusz zadaje jej pytanie. A co ty w ogóle masz? Co ci jeszcze w tym domu pozostało? I ona odpowiada, troszeczkę oliwy. Elizeusz mówi, pozbieraj naczynia, pożyczaj od sąsiadów i z tej bańki nalewaj to oliwę. Najpiękniejsze to jest to, że tej oliwy tak naprawdę naczyń zabrakło, ale oliwy nie zabrakło. Mogła sprzedać tą oliwę i mogła spłacić dług. Ale ta historia, ona, wiecie, jest opisana i ona nas uczy, że właśnie czym więcej przelewamy na innych, to tym więcej otrzymujemy tego Ducha Świętego. Oliwa zawsze była, jest symbolem właśnie Bożego Ducha Świętego. A więc, moi drodzy, Bóg wzywa nas, abyśmy przelewali te naczynia na innych. Bóg wzywa nas, abyśmy mogli przelewać tą Bożą prawdę, tą Bożą Ewangelię na innych ludzi, na rodzinę, na sąsiadów. A więc można powiedzieć, co masz? Co masz, siostro? Co masz, bracie? Co masz, drogi przyjacielu? Co masz, droga młodzieży? Możemy powiedzieć, ale ja mam tak niewiele. Ja mam tak niewiele. Tak jak ta wdowa. Ale dzieląc się z innymi tym Bożym poznaniem, tą Bożą Ewangelią, może być dla innych tak wiele, tak bardzo dużo. Masz klucz, którym możemy otwierać te bramy piekieł, dzieląc się poznaniem Boga z tymi, którzy tam się znajdują. I pozwólcie, że zajrzymy do 16 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Tam jest przykład Pawła i Sylasa. 16 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, one opisują, że Paweł z Sylasem, kiedy byli w Filipi, kiedy dzielili się Ewangelią, kiedy zwiastowali Ewangelię, zostali zamknięci. Ale zostali zamknięci w więzieniu. I wyobrażam sobie, jak te siły ciemności, jak te bramy piekieł, jak diabeł musiał się cieszyć i radować, że właśnie przed nimi zostały zamknięte bramy piekieł. I nikt nie mógł tego otworzyć. A więc można powiedzieć, że bramy piekieł triumfowały, ponieważ słudzy Boży zostali zamknięci. Ale Paweł i Sylas posiadali klucz poznania Boga, poznania Jego Słowa. Paweł z Sylasem śpiewali. Wiecie, śpiewa to się wtedy, kiedy się wszystko układa. Wtedy się śpiewa, kiedy nam się dobrze powodzi. A nie wtedy, kiedy nam się źle powodzi. A nie wtedy, kiedy znajdujemy się w trudnych okolicznościach. Ale wiecie, piękne to jest to, że oni nauczyli cieszyć się nie z materialnych rzeczy, ale ze zbawienia w Chrystusie. Nie narzekali, nie mieli pretensji ani żalu do Boga, ale wysławiali Boga pieśnią i modlitwą. Oni mimo tego, co ich spotkało, dzielili się tym kluczem poznania Boga z innymi. Śpiewają o północy wtedy, kiedy najbardziej się chce spać. Wtedy, kiedy człowiek jest najbardziej śpiący. I wyobrażam sobie, jak ze zdziwieniem ci więźniowie musieli słuchać słów pieśni i modlitwy. Oni przyzwyczajeni byli przecież do wrzasku, do przekleństw, do krzyku zakłócających ciszę nocną. A tu słyszą modlitwy połączone z pieśnią uwielbienia. Teraz to więzienie stało się, można powiedzieć, takim domem modlitwy. Pan Jezus powiedział, gdzie dwoje lub troje, tam ja jestem pośród nich. Diabeł myślał, że jak on zamknie te piekielne bramy, to nikt nie otworzy tych bram więziennych. A Bóg posłał swoich uczniów właśnie tam,
gdzie mogli Bogu oddać chwałę. Jak czytamy w 25 wierszu tego 16 rozdziału, około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. To jest to, że kiedy przeżywasz trudne doświadczenia, a kiedy wielbisz Boga, ufasz Bogu, cała ziemia się trzęsie, fundamenty się trzęsą i lud Boży zostaje uwolniony. Bo co diabeł zamknie, to Pan Bóg jest mistrzem właśnie w otwieraniu. Nie ma takiego więzienia, które oddzielałoby Ciebie od Jezusa. On jest Tobą. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest Boże światło, nawet o północy. Więc kiedy przychodzą trudności, przeszkody, cierpienie, ból i trudne doświadczenia, ufaj Bogu. Zawierz Bożym obietnicom. On nie zostawi Cię w Twoich doświadczeniach. Czy Ty nauczyłeś się śpiewać Bogu w trudnościach, a nadchodzi kryzys? Czy nauczyliśmy się, moi drodzy, śpiewać Bogu w więzieniu? Ale nigdy w więzieniu nie byliśmy. Ale właśnie te trudności, które doświadczasz i ten kryzys, który jest, który będzie tak naprawdę wprowadzi dopiero w potężny kryzys. Bóg chce nas przygotować na ten kryzys. Moi drodzy, Bóg nas przygotowuje. Więc kiedy przychodzą te problemy, nie narzekajmy, ale poddajmy się, wołajmy do Boga o pomoc, o ratunek, o wsparcie. Bóg nas nie zostawił i nie zostawi. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Przypomina mi się, wiecie, pewna historia z Izraela. I o tym mówi Psalm 137. Wiecie, tam Izrael poprzez swoje zachowanie, życie, Bóg dopuszcza, aby Izrael dostał się do niewoli babilońskiej. 70-letnia niewola babilońska. I teraz zwróćmy uwagę na zachowanie Izraela. I kiedy czytam od wiersza pierwszego. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów, pieśni ci, którzy wzięli nas w niewoli. A ci miejscy nasi chcieli z radości i mówić, śpiewajcie nam jakoś pieśń Syjonu. Zaśpiewajcie nam. Ale wiecie, jak mamy śpiewać, skoro jesteśmy na obcej ziemi? Jak śpiewać, kiedy nasza świątynia została zburzona? Jak śpiewać, kiedy nasze domy zostały tam pozostawione na pastwę losu? Jak śpiewać? Ale Paweł i Sylas pokazali nam i nauczają nas, jak śpiewać. Paweł z Sylasem, oni śpiewali pieśń Syjonu, pieśń zwycięstwa, pieśń baranka w swoim życiu, która innych porywała do Chrystusa. To tam właśnie między innymi ten stróż więzienia, który to słyszał, który to widział, w którymś momencie mówił, panowie, co mam zrobić, żeby być zbawionym? To jest wynik, kiedy dzielisz się Ewangelią. To jest wynik, kiedy opowiadasz i zwiastujesz o Jezusie Chrystusie. To jest piękny przykład. Właśnie, że wiecie, nie narzekali, ale mimo wszystko wielbili Boga. Bramy piekieł zostały otwarte. Dlaczego? Ponieważ Paweł i Sylas mieli klucz poznania Słowa Bożego. One przybliżyło ich do Boga. Oni potrafili posługiwać się tym kluczem. I dlatego ich wiara była tak silna i mocna. Żadne więzienie, żadne trudności, żadne cierpienie czy bramy piekieł nie były w stanie zachwiać ich wiary, ich zaufania do Jezusa, ponieważ posiadali poznanie Boga. Posiadali ten klucz. Jak zrozumieć, jak pojąć Boga, jak wykonywać i czynić Jego wolę. I pisząc właśnie do Rzymian, w 8 rozdziale, w 35 wierszu, czytamy takie słowa. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?
Można byłoby rzec, jakie bramy piekła są w stanie Ciebie odłączyć od miłości Chrystusowej? Jakie trudności są w stanie Ciebie odłączyć od miłości Chrystusowej? Jakie cierpienie jest w stanie odłączyć Ciebie od miłości Chrystusowej? A w 38 i w 39 wierszu tego samego rozdziału pisze tak. Jestem tego pewien. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne inne moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dla Pawła nie było nic, co mogłoby to zmienić. Jego miłości do Jezusa, jego wiary do Jezusa, jego poleganiu na Jezusie. A Ciebie, droga siostro, drogi bracie, a Ciebie, drogi słuchaczu, czy jest coś, co jest w stanie odłączyć Ciebie od miłości Chrystusowej? Pan Jezus w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, w wierszu 18, On powie, stałem się martwy, oto jestem naprawdę żyjący na wieki wieków i mam też klucze śmierci i piekła. Mam klucze śmierci i piekła. A inny przykład bramy Hadesu. Tak jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, że On jest początkiem i końcem Twojego i mojego życia. A zmartwychwstanie Chrystusa jest potężnym dowodem prawdziwości wieczności. Pan Jezus ma klucz. Klucz do wieczności. Ale Ty masz ten klucz poznania Jego słowa, poznania Jego, który wprowadza Cię do tej wieczności. To jest niesamowite. A w Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, w wierszu 7 i 8 czytamy, to mówi święty i prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamknie i zamyka, a nikt nie otworzy. Moi drodzy, trzyma klucz urzędu i autorytetu. Te słowa są gwarancją Bożego bezpieczeństwa. Jako najwyższy kapłan nasz w niebiańskiej świątyni jest w stanie otworzyć i zamknąć. Trwać będzie to tak długo, dopóki nie zakończy swego dzieła oczyszczenia dla swego ludu. Drzwi zbawienia są jeszcze otwarte. Czas łaski jeszcze trwa, ale przyjdzie taki czas, kiedy Chrystus zamknie drzwi swojego miłosierdzia i drzwi zbawienia zostaną zamknięte. Jeśli toczysz bój w swoim życiu, to znaczy, że żyjesz. A Bóg przygotowuje Cię do tego ostatniego boju, który jest przed nami. A będzie to bój o nasze przeznaczenie. Na śmierć i na życie. Dzisiaj uczmy się polegać na swoim Panu. Dzisiaj szukajmy i poznawajmy. I poznawajmy się z Bogiem. Dzisiaj budujmy i wspierajmy wiarę. Ale dzisiaj przekażmy również ten klucz poznania. Poznania Boga. To prawdziwe słowo właśnie innym, aby inni mogli zobaczyć, że jest inne życie, że jest inna nadzieja, że jest inna obietnica. Nie to, co ten świat obiecuje, ale to, co Pan Bóg obiecuje nam w słowie swoim. Dzisiaj róbmy wszystko, aby być przygotowanym na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Są inne bramy. Pozwólcie, że troszeczkę powiem na innych bram. Że już nie będę mówił na temat bram piekieł. Ale są bramy nieba, moi drodzy. Kiedy otworzymy sobie Psalm 24. Kiedy otworzymy sobie Psalm 24, to w Psalmie 24. Psalm 24 opisuje inne bramy. Bramy niebiańskie. Bramy, które znajdują się w niebiańskim Jeruzalem. I pozwólcie, że przeczytam właśnie ten psalm
od 24, psalm 24, od wiersza 7 do wiersza 10. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, On jest królem chwały. Te bramy są zamknięte. Nikt z ludzi nie ma klucza, by je otworzyć. Tam aniołowie mają klucz i Jezus Chrystus każe je otworzyć dla nas, dla mnie, dla Ciebie, kiedy przyjdzie po nas i zabierze. W ogóle psalm 24 jest psalmem, gdzie Chrystus zmartwychwstaje, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, i tam rozdział 27, wiersz 52, gdzie powstają również zmartwychwstanie ludzi pobożnych i Pan Jezus porywa ich tam w niebiańskie przedsionki i właśnie wprowadza ich w ten niebiańskie miasto. I tam popatrzmy, Herolot mówi, krzyczy, otwórzcie bramy wierzchy wasze. Tak jakby aniołowie nie zrozumieli, ale to jest nic innego, jak oni delektują się powrotem Jezusa Chrystusa. Herolot wzywa, otwórzcie bramy, aby wszedł król chwały. A któż jest królem chwały? Pan potężny w boju i w mocy. Te bramy nieba są zamknięte dla diabła i dla jego aniołów. Te bramy nieba będą zamknięte dla tych, którzy żyją od Boga daleko. Te bramy będą zamknięte dla wszystkich ludzi, którzy wybrali swoje życie. Ale dla tych, którzy wybrali w swoim życiu Jezusa, te bramy się otworzą. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po nas i zabierze nas do siebie, tam, gdzie i On jest. Tam nie będzie śmierci. Tam nie będzie smutku. Tam nie będzie mozołu. Tam nie będzie trwogi. Tam nie będzie wojen. Tam nie będzie bólu. Bo tam będzie i jest inny świat. Już niedługo znajdziemy się w tym domu. Już niedługo ten kryzys wprowadzi w niesamowite wydarzenia. W jeszcze potężniejszy kryzys. Świat będzie bezradny, ale jak ja Bogu dziękuję za Boże obietnice. Jak ja Bogu dziękuję, że mimo w tym kryzysie diabeł będzie za wszelką cenę atakował, to bramy piekielne nie przemogą Kościoła, nie przemogą tego zgromadzenia, tej eklezji, bo Chrystus będzie z nimi. Dlatego te bramy nieba, one zostaną otworzone dla tego zgromadzenia Bożego, dla tego Kościoła, który Jezus przyjdzie i porwie i zabierze cały swój lud, całe to zgromadzenie do w niebiańskie przedsionki. Ja wierzę, że będziemy śpiewać pieśń Sionu. Ja wierzę, że będziemy śpiewać pieśń Baranka. Ja wierzę, że będziemy śpiewać pieśń Zbawienia. Bo te wszystkie pieśni, one tak naprawdę były śpiewane ze względu na Bożą interwencję, ze względu na Boże działanie, ze względu na Bożą miłość, która spowodowała chcenie, pragnienie w moim życiu. Dlatego, moi drodzy, trudności są. Mamy tutaj z Ukrainy naszych braci, siostry. Mamy dużo przybyszów z Ukrainy, bo tam są poważne problemy. Ale kiedyś te poważne problemy, one będą na całym świecie. One przyjdą i do nas. Nie lękajmy się. Nie obawiajmy się tych problemów. Ale dzisiaj budujmy wiarę. Dzisiaj mamy ten klucz, abyśmy mogli Boga poznać jeszcze głębiej i piękniej w Jego doniosłości, w Jego wspaniałości, w Jego miłości. I dzielmy się tym właśnie z innymi. Poznaniem Boga. Że Bóg jest w moim życiu i życzę wam, aby był również w waszym życiu. I przyjdzie taki czas, że znajdziemy się w innej okoliczności i w innej rzeczywistości. Tam
Kiedy te bramy nieba będą otwarte dla nas, wierzę, że nikogo z nas nie zabraknie, że nie zabraknie Ciebie, nie zabraknie mnie, czego Wam niezmiernie życzę. Amen.